Cześć, jestem Dorota. Witam wszystkich na moim kanale YouTube. Kiedy pytamy, o której godzinie, w odpowiedzi używamy dopełniacza. To opowiadanie będzie w pierwszej osobie liczby pojedynczej, a następnie w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Codzienna rutyna. Wstaję o 5 rano. Nastawiam czajnik o 5:15. Robię herbatę imbirową o 5:20. Prasuję koszulę o 5:25. Robię śniadanie o 6:00. Jem śniadanie o 6:15. Myję zęby o 6:30. Myję się o 6:35. O 6:40 wychodzę do pracy. O 7:05 jestem w pociągu. O 7:11 słucham języka polskiego. O 8:05 jestem w Londynie. Zaczynam pracować o 8:15. Jem obiad o 11:00. Kończę pracę o 16:00. Łapię pociąg o 16:10. W domu jestem o 17:20. Gotuję kolację z moją żoną o 17:45. Następnie jem kolację o 19:00. O 19:30 sprzątam w kuchni. Oglądam wiadomości o 19:50. Idę spać o 21:00. To samo opowiadanie opowiadane w trzeciej osobie. Codzienna rutyna. Terry
Wstaję o 5 rano. On nastawia czajnik o 5:15. Terry robi herbatę imbirową o 5:20. On prasuje koszulę o 5:25. On robi śniadanie o 6:00. On je śniadanie o 6:15. On myje zęby o 6:30. Terry myje się o 6:35. O 6:40 wychodzi do pracy. O 7:05 jest w pociągu. O 7:11 słucha języka polskiego. O 8:05 jest w Londynie. Zaczyna pracować o 8:15. On je obiad o 11:00. Terry kończy pracę o 16:00. Łapie pociąg o 16:10. W domu jest o 17:20. On gotuje kolację ze swoją żoną o 17:45. Je kolację o 17:55. O 19:00 sprząta w kuchni. Ogląda wiadomości o 19:30. Ogląda wiadomości. Idzie spać o 21:00. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.